Witaj ponownie na kanale firmy Dich.pl. Dziś zajmiemy się dwoma niezbędnymi aspektami obsługi produktów w naszym sklepie PrestaShop. Mianowicie, poznamy atrybuty i cechy. Na początku, warto abyśmy poznali, czym się różni jedno od drugiego. Atrybut produktu to wartość, która służy do stworzenia różnych odmian danego produktu, umożliwiającą jego konfigurację. Natomiast cecha, zwana również funkcją, jest po prostu parametrem danego produktu pełniącym jedynie funkcję informacyjną. Przyjmijmy, że naszym produktem testowym jest np. mebel, fotel. W tym przypadku atrybutem będzie np. kolor tkaniny, natomiast cechą będzie waga lub poszczególne wymiary. Czas nauczyć się obsługiwać. Logujemy się do panelu Admina i wchodzimy w zakładkę Katalog, Atrybuty i Wartości. Naszym oczom ukazuje się tabela z domyślnymi prestowymi grupami atrybutów. Warto zauważyć, grupa atrybutów to na przykład rozmiar, natomiast poszczególnymi wartościami tej grupy będą rozmiar S, rozmiar M, rozmiar L itd. Stwórzmy nową grupę klikając na Dodaj grupę atrybutów. Mamy możliwość wpisania dwóch wersji nazwy. Jedna jest to nazwa wewnątrzsklepowa używana tylko przez obsługę sklepu. Druga natomiast to nazwa publiczna widoczna dla wszystkich użytkowników naszego sklepu. Nie mamy potrzeby rozgraniczania nazw, więc wpisujemy w oba pola tą samą wartość. Kontynuując zagadnienia meblowe, naszą grupę atrybutów nazwiemy kolor tkanin. Pole URL reprezentuje naszą grupę atrybutów w linkach naszego sklepu, natomiast pole tytuł odnosi się do nazwy, jaka zostanie zaprezentowana silnikom wyszukiwarek. Standardowo w obu tych przypadkach system PrestaShop używa nazwy, więc pozostawiamy te pola puste. Pole indeksowalny oznacza, czy nasze atrybuty mają być używane w adresach URL generowanych przez moduł filtrów nawigacyjnych. Pozostawiamy te pole bez zmian. Mamy do wyboru trzy typy atrybutów określające w jaki sposób atrybuty zostaną zaprezentowane klientom naszego sklepu. Do wyboru mamy listę rozwijaną, przyciski jednokrotnego wyboru oraz kolor lub tekstura. Dla koloru tkanin najlepsza będzie ostatnia z tych opcji. Zapisujemy całość. Czas stworzyć jakieś wartości tych atrybutów. Wchodzimy w daną grupę i wybieramy dodaj nową wartość. Naszą pierwszą wartość nazwiemy np. Na tkanina ABC. Pola URL oraz tytuł powinny być jasne, pozostawiamy je więc bez zmian. Na dole mamy możliwość uploadowania grafiki reprezentującej nasz typ tkaniny lub wybrania kolorów z podręcznego panelu kolorów. Po wypełnieniu całości zapisujemy zmiany. Oczywiście posiadanie jednego atrybutu w danej grupie mija się z sensem i uniemożliwia jakikolwiek wybór klientom, więc pamiętajmy, by grupy atrybutów posiadały przynajmniej po kilka wartości. Przejdźmy do obsługi cech produktów. Przechodzimy do zakładki Katalog, cechy. Widzimy tabelę z domyślnymi, prestowymi cechami. Zwróćmy uwagę, że niektóre z nich mają zero wartości, to nie jest błąd ani przeoczenie. Podczas tworzenia lub edycji produktu mamy możliwość wyboru jednej z predefiniowanych cech lub wpisaniu ręcznie unikalnej wartości dla danego produktu. W przypadku braku tych wartości po prostu wymuszamy wpisywanie ich ręcznie. Dodajmy nową cechę i przypiszmy jej dwie wartości. Nazwijmy ją możliwość rozkładania. Znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak w przypadku atrybutów. Zapisujemy I dodajemy dwie wartości, tak. Oraz nie. Cecha możliwość rozkładania w naszym sklepie będzie informowała klienta, czy dany mebel ma możliwość jego rozkładania. Nie wpływa to jednak na konfigurację produktu, nie tworzy różnych jego odmian, tylko i wyłącznie informuje klienta. W ten sposób poznaliśmy działanie atrybutów i cech w sklepach opartych na systemie Prestashop. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego naszego filmu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej firmowej strony internetowej, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą. Kłaniamy się nisko Bih.pl